Państwa na konferencję z tego powodu, że jak mówiłam, już za chwilę rusza galeria. Widać ją tam od dali. Jest to trzecie co do wielkości centrum handlowe w Warszawie. Ogrom tego budynku widać nawet z tego miejsca. Budynek od strony tej ulicy liczy aż 400 metrów długości i ma pomieścić sklepy, biura i 2000 miejsc parkingowych. Ja bym jeszcze dodała, proszę Państwa, bo to jest plan galerii, jeśli Państwo by mogli zrobić też zdjęcie. My znajdujemy się dokładnie tutaj. Tutaj jest galeria i wszystkie wjazdy są z jednej strony usytuowane przy ulicy zgrupowania AK Campinos. No właśnie, to jak powiedziała koleżanka, wszystkie wjazdy i wyjazdy z galerii wyprowadzone są na jedną ulicę. Ulica w tej chwili nazywa się zgrupowanie AK Campinos, widać ją tam z tyłu za nami. Malutka ulica. Dawniej ta ulica nazywała się Pstrowskiego, jest to ulica, która ma tylko po jednym pasie w obu kierunkach. Ale nie to jest podstawą zmartwień i protestów okolicy, tylko fakt, że ta ulica nie ma powiązania z żadną większą galerią, żadną większą arterią komunikacyjną. Tu obok prowadzi trasa Mostu Północnego, z tyłu znajduje się Wisłostrada, ale ta ulica nie ma z nimi bezpośredniego połączenia. Cały ruch z galerii zostanie wprowadzony w uliczki osiedlowe, w uliczki naszego osiedla, które w tej chwili są spokojne, raczej mają charakter spacerowy, często nie posiadają chodników. Boimy się o zmianę charakteru naszego osiedla, obawiamy się o bezpieczeństwo nasze, naszych bliskich, dzieci, zwierząt i nas samych. W tej chwili zdarzają się tiry, które wjeżdżają w nasze uliczki. Właśnie wjeżdża tir. Takich tirów, które zabłądzą w nasze ulice, będzie coraz więcej. Boimy się korków, boimy się spalin, boimy się ciągłego tranzytu na naszym osiedlu. Kto do tego doprowadził, jak to się stało, że galeria rusza w obecnym układzie drogowym, opowiedzą koledzy. Tak, ja chciałabym powiedzieć, że galeria powstała na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który jakby uchwalanie rozpoczęło się w marcu 2013 roku. I od samego początku my jako przedstawiciele samorządu uczestniczyliśmy w dyskusjach. Widzieliśmy, że galeria bardzo ciekawym może być dla nas elementem, jakby, który uzupełnia jakby ofertę. Natomiast usytuowanie w takim miejscu, gdzie jest bardzo mała lokalna ulica, jest rzeczywiście problematyczne. Bo proszę Państwa, tutaj mamy galerię, tutaj jest nasza trasa Mostu Północnego. I jesteśmy na tej małej uliczce, więc proszę Państwa, w zasadzie dojazd do niej jest albo tędy, a tutaj wyjazd w zasadzie to musimy przez nasze ulice naszego osiedla jechać, więc bardzo duży problem. Wtedy jeszcze był inny właściciel tego miejsca i obiecał jakieś rozwiązania komunikacyjne. Natomiast ostatecznie miejscowy plan został uchwalony i w miejscowym planie nie było żadnych narzuconych warunków, jeżeli chodzi o wybudowanie dodatkowych zjazdów czy wjazdów na główne ulice. No i w związku z tym w tej chwili budowana jest galeria na podstawie oczywiście miejscowego planu. Natomiast organizacja ruchu pozostała taka sama, jaka była. I to jest dla nas największy problem. My, nie wiem, ale mniej więcej pewnie ze 200 maili wysyłaliśmy do różnych włodarzy i naszej dzielnicy, i do miasta. Spotykaliśmy się z panem Galasem, to jest ZDM, rozmawialiśmy z Biurem Mobilności i przez cały czas, proszę Państwa, w zasadzie jesteśmy zbywani, bo jesteśmy oczywiście grupą, która pracuje społecznie dla naszych mieszkańców i pozostaje fakt taki, że galeria się buduje. My wymyśliliśmy pewne rozwiązania, które by nam mogły ułatwić troszkę życie poprzez zbudowanie dodatkowych zjazdów z ulicy Pułkowej i na ulicę Pułkową. Echo jako obecny inwestor przychyliło się do tego, natomiast nie mamy za bardzo wsparcia ze strony miasta, żeby rzeczywiście rozwiązania te zostały wdrożone. Tak jak koleżanki mówiły, generalnie problemem jest to, że my dostrzegamy niebezpieczeństwo, my widzimy zagrożenia, a reakcji ze strony decydentów, a decydentami w tej sprawie, przypominam, jest szeroko rozumiany ratusz na Placu Bankowym, dlatego że wszystkie drogi wokół galerii są pod zarządem ZDM. I my sygnalizujemy potencjalne problemy właśnie od momentu, kiedy pierwsza łopata została wbita na budowie. Natomiast ze strony ZDM-u ani Biura Mobilności żadnych ruchów wyprzedzających, żadnych planów na przyszłość nie ma.
to, co my proponujemy, to wiemy, co może być zrobione, wiemy, jaki jest horyzont czasowy realizacji inwestycji drogowych. To nie jest tak, że my oczekujemy, że zaraz za 2 tygodnie pojawi nam się droga wjazdowa czy wyjazdowa, ale o tym myśmy sygnalizowali już o tym co najmniej 2 lata temu. Do tej pory nie ma żadnej odpowiedzi sensownej. To, co jest planowane, co dzielnica próbuje zrealizować w ramach własnych zasobów, w ramach własnych inwestycji, generalnie odsunięte jest od miejsca, gdzie się zajmujemy ładny kawałek i tak naprawdę nie rozwiązuje potencjalnych problemów Młocin. Mieszkańcy, to co żeśmy zdecydowali, to co żeśmy opracowali, co nazywamy planem awaryjnym, a co godzi też w nasze interesy, bo ogranicza nasze możliwości komunikacyjne, to wymuszenie organizacji ruchu, którą można przeprowadzić w miarę szybko, w miarę bezboleśnie, tak aby odciąć Młociny od ruchu klientów z galerii. To co chcielibyśmy zrobić, ten plan zamyka się właściwie dwoma decyzjami. Raz to jest przebudowa czy zmiana organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu, na którym się obecnie znajdujemy, w ten sposób, żeby wymusić dla klientów galerii skręt w prawo. No dla mieszkańców też, także dla nas to też będzie utrudnienie. A drugie rozwiązanie, które ma ochronić Młociny Wschodnie, to jest zablokowanie następnego skrzyżowania w ten sposób, aby wymusić zjazd z ulicy zgrupowania AK Campinos w ulicę Kolumbijską. Tak, żeby odciąć jak gdyby możliwość wjazdu na Młociny Wschodnie od strony ulicy zgrupowania AK Campinos. Jak podkreślam, to jest plan awaryjny. Ostateczność, na którą będziemy się decydować, występując z odpowiednimi wnioskami, w momencie, kiedy stwierdzimy, że ruch klientów z galerii po prostu znacząco obniża poziom naszego życia. Natomiast, proszę Państwa, ja chciałabym jeszcze dodać, że standardowo inwestorzy, którzy budują tak duże centra handlowe albo bardzo duże kompleksy biurowe, są przyzwyczajeni, że mogą jakby potrzebować wydać środki na pewne rozwiązania drogowe. I tutaj akurat Echo też jest, zadeklarowało wstępnie, że może zająć się rozbudową jak gdyby komunikacji drogowej wokół galerii. Natomiast no, najważniejsze z tego to są uzgodnienia z miastem, dlatego że inwestor może zrobić, natomiast ciągle muszą być procedury spełnione i odpowiednie uzgodnienia. I tu mamy problem, dlatego że o tym rozmawiamy, o tych rozwiązaniach dwóch drogowych, tutaj dojazdy dodatkowe, rozmawiamy już od ponad 2 lat z Echo. Echo jest też skłonne, natomiast no nie widzimy za bardzo tutaj współpracy ze strony miasta. Dlatego, że proszę Państwa, w sumie to miasto uchwaliło ten miejscowy plan i nie narzuciło żadnych warunków, a teraz też nie za bardzo jak gdyby stara się, żeby nam pomóc, żeby rzeczywiście, jeżeli inwestor chce zainwestować, dlaczego nie możemy zrobić jakichś rozwiązań, które pomogą wszystkim. Mówimy teraz o dojazdach z północy, ale tak samo inne rozwiązania, które tutaj dotyczą części Wrzeciona. Dokładnie tak. Problem dojazdu do Galerii Młociny dotyczy nie tylko wjazdu od strony osiedla Młociny, to dotyczy również wjazdu od strony Wrzeciona i Wawrzyszewa. To ulica Kasprowicza, która tak naprawdę kończy się węzłem komunikacyjnym przy pierwszej stacji metra Młociny, gdzie przyjeżdża cała Białołęka, tutaj przesiada się. Jest w tej chwili bardzo tam ciasno i istnieją bardzo poważne obawy, że to będzie po prostu zakorkowane i będzie bardzo trudno się przedostać w dalsze części dzielnicy. Uważam, że powinno być to rozwiązane kompleksowo. Jestem bardzo zdziwiona tym, że taka sytuacja się zadziała, ponieważ my jako radni, a miałam przyjemność być również radną w poprzedniej kadencji, nie byliśmy o tym poinformowani. Wiosną ubiegłego roku była komisja samorządowa i architektury na ten temat. Rozmawialiśmy, był pan przedstawiciel inwestora, wydawałoby się, byli przedstawiciele biura architektury z miasta, wydawało się, że można uzyskać pewien konsensus, został powołany zespół, żeby te problemy rozwiązać, byli państwo przedstawiciele samorządu Młocin w tym zespole. Niestety, jak widzimy, taki konsensus nie został uzyskany, żadne rozwiązanie, które by nas, mieszkańców, satysfakcjonowało, no, nie zostało podane. Galeria ma być otwarta miesiąc, półtora i
nikt nie mówi o tych rozwiązaniach komunikacyjnych. Założenia takie, jakie podaje inwestor, że większość osób będzie dojeżdżała środkami lokomocji miejskimi, uważam, że to jest nie do sprawdzenia się, bo ludzie przyjeżdżający na zakupy no nie będą dźwigać tych zakupów w siatkach czy w plecakach, tylko każdy będzie chciał przyjechać, zaparkować. Z jednej strony pewnie cieszymy się, że będzie bliżej na jakieś takie zakupy w galerii, ale z drugiej strony my pewnie nie będziemy mogli korzystać, a z trzeciej strony będziemy mieli utrudnioną komunikację. Ulica Kasprowicza, ulica Sokratesa, położenie progów na ulicy Sokratesa, o której się mówi, to nie rozwiąże problemu, bo samochody będą jechały wolniej, będą dymiły bardziej i będzie większe zanieczyszczenie powietrza. Także naprawdę uważam, że to jest... Natychmiast należałoby podjąć konkretne decyzje i jeśli faktycznie inwestor ma ochotę wesprzeć, inwestować, to miasto powinno być otwarte, Wydział Biura Architektury Miasta powinno no, wspólnie podjąć jakieś rozwiązania komunikacyjne, przebudowy dróg, zjazdów, rozjazdów, to powinno być natychmiast podjęte. Tak naprawdę most północny wiemy, że nie będzie kończył się tylko na stacji tutaj pod Hutą, będzie dalej biegła ta trasa do połączenia z S7 ze S8 do węzła Konotopa. Nie wiemy, kiedy to będzie. Składałam interpelację w tej sprawie. Nie mam na razie informacji, kiedy to będzie, ale tak z moich gdzieś tam informacji, które próbowałam uzyskać, myślę, że może to być za około gdzieś do 10 lat, bo zdaje się, że pan tutaj kręci głową dłużej czy wcześniej? Dłużej. Ja liczyłam sobie tak, że do 2024 6 lat ma być S7 połączona ze Z8, więc kolejne 6 lat i 4. No to dłużej niż 10 lat mamy się tutaj męczyć. To po prostu jest niewyobrażalne. To jest tragedia. Ulica Noszyńskiego, która będzie prowadziła do galerii mieszkańców Chomiczówki, mieszkańców Izabelina, Babic, bo jeżeli ktoś będzie chciał jechać, będzie tędy. Nie ma nawet poboczy. To jest tragedia. Tamtędy jechać jest po prostu strasznie. Też się o tym nic nie mówi. Uważam, że najwyższy czas, żeby zrobić jak najszybciej spotkanie i rozwiązać sprawę kompleksowo. Oczywiście Odmłocin jest bardzo ważną rzecz, ale ja jestem za tym, żebyśmy sprawę komunikacji wokół Galerii Młociny rozwiązali kompleksowo. Pozwolenia na budowę zostały wydane w oparciu o absurdalne założenia. Założono, że 80% klientów dojedzie do galerii komunikacją miejską, a jednocześnie nie zatroszczono się o umożliwienie im przejścia z metra Młociny, z tego całego centrum tam, przez ulicę. My teraz wymogliśmy budowę tam przejścia dla pieszych ze światłami, ale to są działania tutaj lokalne. Z drugiej strony mówi się o tych 20%, które przyjadą samochodami, ale przygotowano parking na 2000 samochodów. To też wskazuje, że jednak zakładają, że ten ruch będzie spory. Mówi się o milionie klientów miesięcznie. To są naprawdę takie liczby, które dają nam pojęcie, jak wielki ruch tutaj chodzi. Będzie 30 tysięcy klientów dziennie. I to wszystko spada na nas. Wszystkie rozwiązania spadają tak naprawdę na tutaj lokalną społeczność. My się o to dopominamy, my się upominamy, my o tym mówimy. Tutaj zasadniczo bardzo liczymy na to, że prezydent Trzaskowski odwiedzi Bielany nie tylko w momencie kampanii wyborczej, ale także teraz, kiedy jest realny problem. To nie są tylko i wyłącznie sukcesy, potrzebna jest przede wszystkim rozmowa. Tej rozmowy przez wiele ostatnich lat nie było i liczymy, że chociaż w tym, już w finalnym momencie całej inwestycji, ktoś z miasta pojawi się na Bielanach, wytłumaczy, jak to realnie wpłynie na życie mieszkańców i pomoże mieszkańcom, bardzo aktywnym, młodym samorządowcom z Młocin, którzy poświęcają swój czas, poświęcają swoją energię. I przede wszystkim liczymy na to, że ktoś z miasta się pojawi po to, żeby rozmawiać. Musimy w tym momencie mieć pewność, jak to realnie wpłynie na życie mieszkańców i bardzo bym chciał, żeby nie tylko w trakcie kampanii wyborczej, ale także po mieszkańcy zostali wysłuchiwani przez władze miasta, a także władze dzielnicy, które jak widać są nieskuteczne w walce o prawa swoich mieszkańców. Na spotkaniu przedwyborczym zapytałem pana Trzaskowskiego, co wie o Bielanach, o problemach Bielan. Wskazał dwa, radiowo i Galerią Młociny. Nic z tego nie wyniknęło. Prosimy o to, żeby ta wiedza miała część dalszą, kontynuację.